miejscu będzie mogli oglądać Łukasza Kortata, Piotra Kilisia, Adriana Cechowskiego, Artura Gładysza, Rafała Sosińskiego, Rafała. Okazja dla BKS-u, Michał Turek do Kuby Łachmańskiego. Bartek Pieszkała, prawa strona boiska. Bartek Pieszkała, mocne uderzenie, ale bardzo dobra interwencja. Bramkarza Rekidu, a jest nim Adrian Cychowski. Łukasz Goltat. Będzie teraz okazja na RB. Łukasz Goltat. Artur Gładysz i... I BKS rusza z kolejną akcją. Michał Turek. Jeszcze jest tutaj Wojtek Białek na lewo do Maćka Wiśniewskiego. Maciek Wiśniewski i BKS prowadzi 1-0. Maciek Wiśniewski i Rafał Sosiński. Nieprawidłowe zagranie, nieprzepisowe ze strony Rafała Sosińskiego. Rzut wolny dla BKS-u. Michał Turek. Zawodnik BKS-u, bardzo ładne trafienie, 2-0, dwubramkowa przewaga BKS-u wczorajszych. Michał Turek, dobra interwencja Adriana Cychowskiego. I wkraczamy w decydującą fazę pierwszej części spotkania. Ostatnia minuta pierwszej połowy przed nami. I 3-0. Trzecie trafienie dla BKS-u autorstwa tym razem Wojtka Białka. BKS Rekid 3-0. I mamy bramkę na Rekidu, 3-1. Będzie okazja na BKS-u. Wydawało się, że jest dobra okazja. Michał Turek. Wciąż jednak bez zmian na tablicy wyników. Wciąż 3-1. No i teraz uderzenie Artura Gladysza. Maciek Wiśniewski. Michał Turek, dobre zagranie do Maćka Wiśniewskiego, ale również dobra interwencja Adriana Cychowskiego. Piłka opuściła jednak Blazby. Gramy dalej, piłka w boisku, Maciek Wiśniewski, Kamil Kowalczyk. Jeszcze nie koniec akcji, jeszcze szansa. Wojtek Białek ma trochę miejsca, Wojtek Białek! Uderzenie z dystansu, 4-1. Będzie okazja, Maciek Wiśniewski, ależ poszedł tutaj odważnie. Zabrakło jednak dokładności w tym ostatnim zagraniu. Piłka powędrowała obok bramki.
Będzie okazja na kolejne trafienie. Maciek Wiśniewski i naprawia tutaj swój błąd Adrian Cychowski. Dobra interwencja. Tymczasem okazja dla Rekitu. I znowu dwubramkowa przewaga. 4-2. Bardzo ładna akcja, bardzo ładne trafienie. I Rekit ponownie wraca do gry. A strzelcem bramki Artur Gradysz. Kamil Kowalczyk, no i mamy ripostę PKS-u po raz kolejny. Mamy 3-bramkową przewagę, 5-2. Tym razem na listę strzelców wpisał się Kamil Kowalczyk. Bardzo ładna bramka po indywidualnej akcji i mamy 5-2. Okazja, Łukasz Kortat, Rafał Sosiński, Artur Gradysz, ależ zabrakło tam centymetrów do tego, by Rekit wpakował piłkę do siatki i mielibyśmy znowu wynik naprawdę bardzo ciekawy. 5-3. Atak. Czas. 5-2 dla PKS-u. 40 sekund do zakończenia meczu. Do zakończenia tego meczu. Pięć do dwóch. No myślę, że już możemy tutaj powiedzieć. PKS na pewno zgarnia w tym spotkaniu 3 punkty. Pytanie tylko, w jakich rozmiarach? Walczą tutaj zawodnicy Rekitu. Artur Gradysz, bliski trafienia, jeszcze nie koniec. Jeszcze okazja. I 5-3. 5-3. A strzelcem bramki, jeśli dobrze dostrzegłem, Artur Gradysz. Po raz drugi.